Raport o stanie gminy Nysa za rok 2022 obejmuje trudny czas zmagań z postpandemiczną sytuacją na świecie oraz ogólnym kryzysem gospodarczym i wysoką inflacją w krajach Unii Europejskiej. Pomimo utrudnień lokalnie udało się zrealizować szereg działań korzystnie wpływających na standardy życia mieszkańców. Gmina Nysa wciąż opiera swoje funkcjonowanie o niezmienne filary – dobrą pracę, dostęp do mieszkań oraz edukację i rodzinę. Wśród zrealizowanych lub inwestycji w budowie wymienić można m.in. kontynuację budowy subregionalnego centrum przesiadkowego, które w niedalekiej perspektywie będzie połączone z centralnym portem komunikacyjnym, czy rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu przy ulicy Orlond Lwowskich z myślą o dalszym rozwoju zasobów mieszkaniowych gminy i rozwoju dzielnicy Nysa Północ. Tu w perspektywie kolejnej dekady powstanie nawet kilkaset nowych domów i mieszkań. Podjęte przez gminę i spółkę Sim Opolskie Kroki zmierzają do podziału nowych działek pod mieszkania i usługi, a także rozpoczęcie budowy dużego osiedla. Władze miasta i rada miejska jak co roku starały się obejmować działaniami przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Kontynuowane są projekty edukacyjne dla uczniów gminnych szkół, a także udzielono pomocy materialnej w ramach stypendiów dla studentów to właśnie między innymi z myślą o wykwalifikowanych absolwentach Nyskiej Akademii gmina buduje nowe mieszkania. W mieście dobrze przyjęła się Nyska karta seniora oraz Nyska karta dużej rodziny, a seniorzy chętnie korzystają z oferty przygotowanej specjalnie dla nich, między innymi w klubach seniora. Trzeci tego typu klub rozpoczął swoją działalność właśnie przed rokiem, a sieć na pewno zostanie powiększona w kolejnych latach. W gminie realizowany jest też szereg innych działań mających na celu poprawę jakości życia seniorów. Systematycznie przygotowywane są zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz aktywizujące społecznie. Od 2012 roku na terenie gminy Nysa funkcjonuje Rada Seniorów, której zadaniem jest współpraca z władzami gminnymi oraz wspólne dbanie o dobrobyt życia seniorów. Odpowiedzialna jest również za ustalanie kluczowych zadań na rzecz seniorów, propagowanie kultury, edukacji oraz aktywizację osób starszych. Gmina mocno stawia też na współpracę z organizacjami pozarządowymi i licznymi stowarzyszeniami, które angażują się w życie regionu. W 2022 roku zakończono rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy Alei Wojska Polskiego o dwa oddziały przedszkolne oraz rozpoczęto rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej Nyskiej, gdzie przybędzie dodatkowy oddział przedszkolny. Na potrzeby realizacji tych przedsięwzięć pozyskano dofinansowanie z funduszy krajowych. Z uwagi na konflikty zbrojne w Ukrainie działania samorządu skupiły się na zapewnieniu bezpieczeństwa ludności ukraińskiej, zagwarantowaniu mieszkań oraz wyżywienia i zaspokojeniu innych podstawowych potrzeb. Dzieci ukraińskie przyjmowano do nyskich placówek edukacyjnych, a także pomagano imigrantom zasymilować się z mieszkańcami. W ciągu ostatnich pięciu lat budżet gminy wzrósł z 220 do ponad 320 milionów złotych. Przyrost wyniósł 31%. Wzrosły również wydatki gminy. W ubiegłym roku wyniosły one ponad 357 milionów złotych i względem 2018 roku zwiększyły się o blisko 35%. Dzięki większym wpływom z podatków i rosnących możliwości finansowych, gmina realizuje wiele nowych projektów. Goście odwiedzający miasto doceniają wykonane prace rewitalizacyjne, dbanie o zieleń, zabytki i przestrzeń do wspólnego użytkowania. W 2022 roku gmina odnotowała bardzo wysoki wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, wynoszący niemal 85%, co świadczy o dużej samodzielności. Największy wpływ na to miały dochody z podatku od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z poborem, stanowiące 40% całości dochodów własnych. Dominującą część wydatków stanowiły wydatki bieżące blisko 78%. Udział wydatków majątkowych wyniósł nieco ponad 22%, z czego 13,85% stanowiły wydatki inwestycyjne, a 8,17% pozostałe wydatki majątkowe. Ponad połowa środków budżetu przeznaczona została na trzy działy – oświata i wychowanie, rodzina, a także transport i łączność. Wartość wykonanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku to ponad 455 miliona złotych. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane przez gminę Nysa to: przebudowa dróg w rynku, budowa drogi na ulicy Wiosennej, przebudowa drogi na ulicy Żwirki i Wigury, wspomniana już budowa subregionalnego centrum przesiadkowego w powiązaniu ze szprychą nr 8 centralnego portu komunikacyjnego. Budowa i przebudowa dróg, między innymi w Jędrzychowie Kopernikach i Hajdukach Nyskich, przebudowa placu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, budowa miejsc postojowych z Eko przy ulicy Wyspiańskiego. Zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego i Mostowej, rozpoczęcie budowy drogi zbiorczej na terenie po dawnym poligonie przy ulicy Orląt Lwowskich. Rozpoczęcie budowy tężni solankowej na Placu Paderewskiego, rozpoczęcie modernizacji stadionu klubu piłkarskiego Poloninesa, adaptacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępnicy, realizacja działań aktywizujących mieszkańców przez aktywność sportową oraz wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną, na przykład niskie igrzyska sportowe, rewitalizacja obszaru obwałowań wysokich, poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych komunalnych i w najmie socjalnym. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W 2022 roku w miejskiej i gminnej bibliotece publicznej zarejestrowanych było 5948 czytelników, wypożyczono ponad 132 tysiące książek, ponad 11 tysięcy czasopism oraz 2293 audiobooki. We wszystkich bibliotekach publicznych gminy zgromadzonych jest łącznie ponad 100 tysięcy książek. Placówka zorganizowała też łącznie 13 wystaw i aktywnie brała udział w życiu regionu poprzez organizowanie licznych wydarzeń, spotkań młodzieży i eventów. Na promocję kultury w gminie Nysa największy wpływ ma Nyski Dom Kultury. Placówka mocno stawia na kultywowanie i propagowanie dziedzictwa narodowego. W omawianym okresie udało się zrealizować 154 wydarzenia kulturalne, w tym 87 własnych, m.in. otwarcie Nyskiego Centrum Nauki Kopernik w Bastionie Świętej Jadwigi w Nesie oraz pierwsze w Polsce biuro programu Niepodległa z Powierzchnią Wystawienniczą oraz sprzętem do emisji filmów w technologii 4K na goglach wirtualnej rzeczywistości. Z kolei punkt informacji turystycznej działający w ramach Nyskiego Domu Kultury odwiedziło ponad 25 tysięcy turystów. Punkt organizował szereg wydarzeń, wśród których są m.in. rajdy, wycieczki, pikniki, prelekcje czy też nocne zwiedzanie twierdzy Nysa. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku udzielił świadczeń 872 rodzinom. W liczbie tej nie ma rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną oraz rodzin otrzymujących dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, które, mimo iż są wypłacane przez OPS, nie są świadczeniami z pomocy społecznej. Poza przyznawaniem świadczeń i zasiłków, OPS realizował programy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. W 2022 roku udało się przeprowadzić szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Nysa. Cieszy coraz śmiersze sięganie po środki, choćby z programu Czyste Powietrze, zaangażowanie mieszkańców w akcje ekologiczne, czy też większe wskaźniki recyklingu. Rośnie też zainteresowanie rozwojem fotowoltaiki zarówno w domach jednorodzinnych, a także ze strony przedsiębiorców budujących małe farmy fotowoltaiczne. Dzięki współpracy z firmą JumiCorp oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie w szkołach prowadzone są zajęcia podnoszące świadomość między innymi na temat zielonej energii. W ubiegłym roku wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej wynosiła 22 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkałą w danej nieruchomości, co stanowiło jedną z najniższych cen w Polsce Południowej. Z zasobów spółki komunalnej Ekom wyodrębniono nową spółkę Ekonysa. Ma to za zadanie zwiększenie jakości wykonywania usług. Ubiegły rok to także kontynuacja budowy mieszkań z garażem podziemnym przy ulicy Kramarskiej, które mają być gotowe pod koniec bieżącego roku. Odpowiedzialna za inwestycje spółka Simnesa kolejne bloki wybuduje przy ulicy Wałowej w pobliżu gmachu Nyskiego Domu Kultury. W ramach wsparcia rozwoju Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Nysie za zgodą władz miasta i Rady Miejskiej przekazano w darowiznę stadion przy ulicy Kraszewskiego. Zgodnie z założeniami uczelnia wybuduje stadion lekkoatletyczny, duży parking i przede wszystkim akademickie centrum dydaktyczno-sportowe o wartości blisko 50 milionów złotych. Teren po modernizacji będzie otwarty nie tylko dla środowiska akademickiego, Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 99% bonifikaty pod budowę nowej siedziby Hospicjum Świętego Arnolda Jansena w Nysie. W nowej placówce, przy Alei Wojska Polskiego, znajdzie się kilkadziesiąt łóżek dla pacjentów. W 2022 roku Rada Miejska uchwaliła 213 uchwał, najwięcej z nich dotyczyło zarządzania majątkiem i finansami, co ważne, przy kluczowych uchwałach nikt nie blokował podejmowania decyzji mających krótko i długoterminowy wpływ na dalszy rozwój miasta. Warto dodać, że w omawianym okresie trwały też intensywne przygotowania do obchodów 800-lecia lokacji miasta.